Jezus jest moim Panem. I to wszyscy mówimy, Jezus jest moim Panem, prawda? Co za tym idzie? Co ty rozumiesz w tym zdaniu, że Jezus jest twoim Panem? Jeżeli Jezus jest twoim Panem, amen, to kim jest Jezus? Dlatego ja zapytam, zobaczcie, oni go znają z imienia, Jezus mówi, za kogo mnie ludzie uważają? On nie zapytał, czy ludzie wiedzą o mnie, że ja jestem Jezus z Nazaretu, cieszy nas za Bogu. Jezus powiedział, czy ludzie rozpoznają we mnie Bożego Pomazańca? Bo w Jezusie, jak się nie rozpozna Bożego Pomazańca, to nasze wyznawanie, że Jezus jest Panem, jest niczym. Jest to dalej mały Jezusik, ewangeliczny teraz. Jezusik protestant. Wychowano nas tu Jezusik katolik, malutkie lulajże Jezuniu, Manusi, Manusi. Teraz jest Jezus protestant. Taki pracowałem, w stadzie pracowaliśmy w takiej firmie, w Mrówce, i handlowaliśmy różnymi rzeczami tam. I tam przychodził taki człowiek, on był Hiszpanem. I przyprowadził się do Polski, założył firmę. I jak czegoś nie było w tej firmie, on przychodził, stanął na środku i przychodzi do mnie tam, na taką łamaną polszczyzną, mówił: jest tam to, ja mówię, nie ma, mówi: protestanto! Ja tak siedziałem, nie protestant. Stoi się, drze. Wiesz, o co chodzi? Katolik jest cichy na przykład, protestant się drze. Na przykład. O co chodzi? Jezus to nie jest nikt inny jak tylko Chrystus. Kto to jest Chrystus? Chrystus to jest namaszczony. Jeżeli ja wyznaję Jezusa jako swojego Pana, to ja wyznaję Chrystusa jako swojego Pana. Co to oznacza? To ja uznaję, że w moim życiu panuje namaszczony. To idzie za tym dalej. To ja, kiedy ja wyznaję Jezusa jako Pana, to ja uznaję, że w moim duchu jest namaszczony. Nie mały Jezusik katolicki i nie sztywny Jezus protestancki. Tylko namaszczony. Chrystus jest we mnie. Dalej, namaszczony, czyli przyobleczony mocą do wykonywania określonych zadań. Jakie jest moje zadanie tu na ziemi? Żyć i świecić. Pamiętajcie, służba Bogu to nie jest wykonywanie działań. Służba Bogu to jest żyć i świecić. Żyć i świecić. Ludzie myślą, że to jest wykonywanie zadań. Zadaniowcy. Ja przeklinam zadaniowość. Głupotę zadaniowości. Zadaniowość. Taki mi się dowcip przypomina. Wielki tankowiec. Potężny. Wiecie, jak tankowiec hamuje, to hamuje 2 kilometry. Potężny tankowiec. Wielki zadaniowiec płynie. Przychodzą do kapitana. Mówią: kapitanie, zgłaszamy, że na naszej drodze jest jakieś światło. Prawdopodobnie jakiś tam statek jest. No to ten kapitan mówi: dobrze, nam dajcie znać, żeby nam weszli z drogi. My jesteśmy wielki tankowiec, zadaniowiec. A więc ci walą tym kluczem, jak się to nazywa? Morsem. Francuskim chciałem powiedzieć. I mówią: zejdź nam z drogi. Jesteśmy wielkim tankowcem. Z drugiej strony odpowiedź jest: zejdźcie z tej linii, nie płyńcie tą drogą. Zejdź nam z drogi, jesteśmy wielkim tankowcem. Proszę was, zejdźcie z tej linii, bo będzie problem. Dobra, jesteśmy wielkim tankowcem. Zejdź z tej linii, jestem latarką morską. Rozumiesz? Ludzie się kłócą z Bogiem. Jezus jest moim Panem. Czy Chrystus jest twoim Panem? Ja się nie pytam, czy Jezus historyczny jest twoim Panem. Ja się nie pytam, czy Jezus katolicki, Jezus protestancki. Jezus to Chrystus. Piotr ma objawienie. Jezus w innym miejscu Biblii mówi tak: błogosławiony jesteś, synu Szymona, ze Szymonie, synu Jony, ponieważ nie krew i ciało ci to objawiły. Co to znaczy? Ma objawienie. On ma objawienie. Więcej, Jezus mówi, i na tej opoce, czyli na tym objawieniu zbuduje Kościół mój. Na czym jest zbudowany Kościół? Na objawieniu tego, że Jezus jest Chrystusem. Jak ja w 2001 roku zobaczyłem, że Jezus jest Chrystusem, a ja wtedy byłem ćpunem,
menelem, debilem, chodziłem po burdelach. Ja kazałem się, że Jezus jest Chrystusem. To wiecie, co zobaczymy? Że ja lekką ręką mogę z tego wszystkiego wyjść plażowym krokiem. Rozumiesz, o co chodzi? Plażowym krokiem. Jezus jest Chrystusem. A więc cóż to dla mnie mieć, pać? Mnie się butla kraka śniła po nocach. Melanże mnie się śniły, człowieku. Byłem mu za trzykrotnie umierałem od kokainy. Produkowaliśmy amfetaminę. W domu było tyle amfetaminy. Gdzieś 5,5 kilo do domu amfetaminy przyniosłem. Leżało w domu żółtej. Bo mnie żółta zeszła z linii produkcyjnej. Śmierdziało nam, człowieku, tym PMK w całej chałupie. A Gada mówi, marihuanę chowaliśmy po poduszkach. Po poduszkach. Dzieci na osiedlu chowały. Ja dawałem, żeby dzieci mi na osiedlu. Powiedziałem, że kipiszy nigdy nie będzie. I dzieci miały na moim osiedlu, dzieciaki takie małe, one miały poduszki, w których była marihuana. Spały na tym. Amfetaminę łezkami rozdawałem. Piwnice nam czyścili za amfetaminę. Samochód nam myli, wszystko. Ale kiedy przed Chrystus to mojego życia, nie Jezusik. Katolicki, protestancki, żaden. Baptystyczny, jakiś inny, wymalowany. Rozumiesz, tylko Chrystus to mnie uwolnił. Uwolnił. Rozumiesz? Cofnął z mojego życia wszystko to, co było chore. Jedna kobieta mi się zaczęła podobać. Rozumiesz? Jedna kobieta. Coś mi zrobił. W mózgu coś mi zrobił. Rozumiecie? Ja normalnie miałem popaprany mózg na pułapie seksualnym. Dla mnie normalne współżycie z jedną kobietą było nienormalne. Wiecie, o co tu chodzi? Ale przed kto? Chrystus! I on spowodował, że mi się zaczęła jedna kobieta podobać. Przestałem ćpać, przestałem chlać, przestałem się włóczyć. Moim kolegom, jak wyszedłem z więzienia ze świata, powiedziałem: dobra, jesteś autogonem, nie lecimy, mówię, poznałem Jezusa. Słucham? Rozumiesz? Dlaczego wam to powtarzam któryś raz? Bo przed Chrystus do mojego życia. Chrystus! No mi przyjeżdżali, pokazywali mi tu Mercedes, tutaj ja mówię, co ty mnie tu pokazujesz? Wszystkie, mówię, samochody to jest szmelc, nic, siano, kicha. Pieniądze mi pokazujesz, jakie pieniądze? Ja miałem bardzo dużo pieniędzy w życiu. Po prostu, natomiast przed Chrystus, wiesz, o co chodzi, coś, co zmienia życie człowieka? Chrystus, ja nie wierzę w to, że nie ma znamion, zmian w życiu człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Po prostu nie ma czegoś takiego. Chrystus przychodzi, no. Ty możesz być inaczej, dobry człowiek jesteś, ale jak Chrystus do ciebie przyjdzie, to on cię przemieni. No ja nie wiem, na jakiego jeszcze. Ale on cię zmieni. Od wszystkich zmienia na swoje kopyto. Wszyscy muszą być Chrystusowi. Rozumiesz, o co chodzi? Wszyscy muszą mieć jeden kolor krwi. Chrześcijanie mówią, wolny, ja wolny jestem. Ja mówię, nie wiem, może jesteś wolny, może musisz być Chrystusowy. Chrystusowy. Musisz być Chrystusowy. Za kogo mnie uważacie, pyta Jezus. To jest pytanie Jezusa do ludzkości. Za kogo ty mnie uważasz? Ja uważam, że jesteś świętym w sakramencie, to będę mnie za chipsy uważać, tak? Uważasz, że jestem chipsem? Chips o smaku kościelnym. Czujesz klimat? Chipsy! No proszę cię! To nie to! Ludzie mówią doktryna, ludzie mówią prawo. Wiesz, o co chodzi? Są ludzie prawo, prawnicy są na przykład. W kościele są prawnicy. Oni prawo ustanawiają, teraz trzeba to. Czcimy to, robimy tamto, chodzimy tak. Wiesz, o co chodzi? Ja wiem, że ty jesteś chory psychicznie, jakie prawo. Inni są po prostu jacyś jeszcze. Ja mówię Chrystus! Mówię Chrystus! Chrystus to jest ktoś, kto jest namaszczony mocą Bożego Ducha. Co to jest moc Bożego Ducha? Wiecie, to jest... Ludzie myślą, że moc Bożego Ducha to jest coś takiego enigmatyczna siła, tak przychodzi. Nie, ludzie. Moc Bożego Ducha to jest udzielenie Boga. Bóg siebie udziela. Daje siebie w ciebie.
daje siebie w ciebie. Masz jakieś poglądy, on tobie ucieli siebie, tak jakbyś, nie wiem, nawąchał się Boga, jakbyś się napił Boga. Zmienia to ciebie, to cię zmienia. Chrystus cię zmieni, a Jezusik nic ci nie da. Chcę możesz powiesić krzyżyk, Marię, Jezusika, całe ekipy, nic ci to nie da. Wiesz, to jest breloczek do kluczy. To breloczki są wszystko. Ludzie mówią, ja wierzący jestem, ja mówię, weź uspokój się. Diabeł jest też wierzący, wszyscy są wierzący dzisiaj. Ja bardzo mało ateistów spotykam, wszyscy wierzą w coś. Zazwyczaj w głupoty jakieś wierzą. We własne koncepcje, własne myślenie. A zobacz te pytanie, za kogo mnie uważacie? Jezus pyta. To pytanie Jezusa, za kogo uważają go uczniowie Jego, jest bardzo ważne. Zobaczcie, kogo on pyta, uczniów swoich. On badał, że... Słuchajcie, myślicie, że Jezusa interesuje, co myśli o nim świat? Teraz posłuchajcie, idziemy głębiej. Po co Jezus zadaje pytanie swoim uczniom? A na groma mówienie, co świat mówi. Wiecie, co świat... Jezus wie, co świat mówi. Chce go zarżnąć. Wiesz, co świat chce zrobić? Jezus o tym mówi wyraźnie. Jezusa nie interesuje to, co mówi świat. Jezus zadaje pytanie komu? Swoim uczniom. Za kogo wy mnie uważacie? To nie jest pytanie do świata, to jest pytanie do Kościoła. Za kogo Kościół uważa Jezusa? Czy on jest Chrystusem? Jak jest Chrystusem, to w twoim życiu diabeł nie będzie się utrzymywał. Ale jeżeli ty dalej uważasz go za Jezusika, Jezu, ty jesteś moim Panem. I dalej proszę ciebie siedzisz w grzechu jakimś, tak? I dalej nie robisz nic ze swoim życiem, tak? To ty nie znasz Chrystusa. Bo taka jest prawda. Po prostu go nie znasz. Nie wiesz, że to Chrystus. Poznałeś Jezusa historycznego. Poznałeś. Tak? Ktoś mówi, ale to nie idę do nieba. Ja mówię, nie. Idziesz do nieba. Idziesz do nieba. Niestety idziesz. To dobry Bóg jest, wiecie? To jest tak dobry Bóg, że On zaprasza do nieba wszystkich ludzi, którzy oddają Mu swoje życie, którzy uwierzą w ten prosty fakt, Jego śmierć, zmartwychwstanie. Ale zobaczcie, to jest pytanie do uczniów. Jeżeli jesteś uczniem, to On się ciebie pyta, czy ty znasz głębię mojej Chrystusowości? Czy dalej tkwisz na bardzo płytkim pułapie życia? Jeżeli, patrzcie, my chcemy coś robić, wszyscy marzymy. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to ty marzysz o szerzeniu Królestwa. Ty marzysz o tym. Ja wiem o tym, że ty o tym marzysz. Ja wiem o tym, że ty marzysz, żeby Królestwo się poszerzało i to, żeby się poszerzało przez ciebie. To są marzenia twoje. Marzysz o tym, żeby przyprowadzić ludzi do Jezusa, żeby się modlić wstawienniczo, żeby dawać pieniądze. Rozumiesz, o co chodzi? Marzysz o tym. Marzysz o tym, żeby być światłem. Marzysz. Ale... jeżeli ty nie będziesz rozumiał, że ty już to masz, rozumiesz, że w tobie zamieszkał Chrystus, nie tylko Jezus historyczny, to na niewiele się zdadzą takie marzenia. Ale jeżeli ty zrozumiesz, że to jest Chrystus, że to jest Chrystus, że to jest potężny, wielki Bóg, to co cię obchodzą jakieś małe rzeczy? To co ty mi możesz, co ty możesz powiedzieć o jakimś nałogu, o jakiejś innej rzeczy, co to jest? Powie, ja nie mogę, ale boli cię to? Ty, ja byłem powiązany takimi nałogami. W życiu mnie nie bolało zerwanie z nimi. Nigdy. To poważnie się mówię. Nigdy. Kiedy ja zrozumiałem, że On właśnie taki jest, ja powiedziałem, poddaję się Tobie, zaczęła działać moc. Wiecie, kiedy działa moc? Wiecie, kiedy działa moc? Kiedy my rozumiemy, że On jest Chrystusem. Kiedy my to rozumiemy. Kiedy my mamy to objawienie. Głębokie objawienie o tym, że Jezus jest Chrystusem. Widzisz, to, że bateria jest baterią, to widać. Bateria jest. Mam tu trochę baterii. Ale zobacz, te baterie są nieużyteczne dla mnie, jeżeli ja nie wiem o tym, że w nich mieści się prąd. Wiesz, co mnie interesuje z baterii? Prąd. Ten mikrofon działa na ten prąd. Tam są te baterie.
Rozumiesz? Bateria bez prądu, posłuchaj, jest nieużyteczna. No, potrzebuje baterii. I ktoś ci przynosi baterię bez prądu. Masz. I ty bierzesz tą baterię i mówisz, o, bateria, ale wkładasz, ona nie działa. Co ty jej przyjąłeś? Baterię chciałeś. No chciałem z prądem, nie dodałeś. Rozumiesz? Sam Jezus jest dla nas nieużyteczny. Tak jak sama łaska jest dla nas nieużyteczna. Rozumiesz, że łaska jest dla ciebie nieużyteczna, jeżeli nie używasz do niej wiary? Przyjaciele, te wszystkie światła są w tej chwili zgaszone. Czy to oznacza, że elektrownia, nie wiem, z której elektrowni biorą, czy biorą od siekierek, czy z żerania, czy z żoli Boża, nie wiem. Zobaczcie, to, że żadna z tych żarówek się nie świeci, to nie oznacza, że nie działa elektrownia. Ale zobaczcie, elektrownia jest dla nas bezużyteczna. Teraz, w tej chwili, patrząc na te nieświecące żarówki, możemy śmiało powiedzieć, elektrownia jest dla nas bezużyteczna. Ale kiedy ty podejdziesz i zaczniesz włączać, rozumiesz? Kiedy zaczniesz włączać, to ty zaczynasz mieć pożytek z elektrowni. Elektrownia jest jak Jezus. Rozumiesz? Twoje zrozumienie, że musisz włączyć, jest jak Chrystus. Bateria jest jak Jezus. Prąd w baterii jest jak Chrystus. Łaska jest jak Jezus. Wiara jest jak Chrystus. Zrozumiesz te rzeczy. One tylko tak działają. Jezus jest moim Panem. Pijani przychodzą. Jezus jest moim Panem. Moim Panem jest Jezus. Mamy Jezus. Moim Panem. Chrześcijanie? No tak, ale i to jest dla mnie, tutaj zaczyna się. No tak, no wiesz, nadal może się lubi, może tak. Ja nie wnikam. Po pierwsze, się nie mogę z nim dogadać, to ja nie wiem do końca. Rozumiesz? Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli ten człowiek jest odrodzony z Bożego Ducha, to w ogóle nie ma świadomości Chrystusa. Bo gdyby on miał świadomość Chrystusa, to by on nie stał przede mną pijany. Okej? Okay? Czyli on dalej patrzy. Oddał życie Jezusowi, idzie do nieba. On idzie do nieba. Nawet jeśli on pójdzie do nieba, tak? To na tej ziemi bez przerwy będzie kopany przez diabła. I wiecie co? Ja mam dosyć oglądania skopanego kościoła. Patrzę na skopanych ludzi, moich braci i siostry, są skopani. Dlaczego? Bo oni nie mają objawienia, że jest moc Boga w nich. Siedzą w religijnych miejscach, siedzą w religijnych schematach, rozumiesz, o co chodzi? I oni po prostu, i oni, Jezus jest moim Panem! Taki klub. Klub Jezusa. Klub Jezusa. Wszędzie, gdzie będziesz chciał, stronę internetową robiliśmy, chcieliśmy tam ze słowem Jezus. Ciężko ze słowem Jezus coś znaleźć. Wszystko zajęte. Tyle stronic. Jezus. Jezus. Szukałem ostatnio tam takiego logo, żeby rzucić taką informację w internecie. I wbiłem sobie takie hasło wspólnota serc. Myślałem, że mi coś ładne wyjdzie takiego, nie? Okazało się, że wspólnota serc to jest wspólnota ludzi jeżdżących na wózkach inwalidzkich w kościele katolickim. Taka wspólnota. To jest załamać się idzie. Rozumiesz? Zero świadomości, rozumiesz? Mówimy, jesteśmy, wiecie, że chrześcijanie to jest od słowa Chrystus, a nie od chrzest? Chrystusowiec! Jesteśmy Chrystusowcami! Tych pierwszych chrześcijan, zaczęto nazywać chrześcijanami, mówiono o nich Chrystusowcy, czyli ci z tej sekty Chrystusa. To jest tak nazywane Chrystusowcy! Czym oni się przejawiali, ci Chrystusowcy? Zobaczcie, dlaczego ich tak nazwali? Czemu ich nazwali Jezusowcy z Nazaretu? Czemu nie powiedzieli o nich grupa Jezusa? Tylko mówili Chrystusowcy, potem to przemieniono na chrześcijanie. Dlatego, że oni prezentowali Chrystusa. Co oni robili? Prezentowali Chrystusa. W swoich zachowaniach, w swoich działaniach oni prezentowali. To było widać. To było widać. Wiara jest widzialna. Chrystus jest widzialny. Nie nakrywa się świecy korcem, co o Boże mówi.
Jesteś światłem, to masz świecić, aż razić w oczy. Religia mnie chciała okulary, czy na uroczu spokój się. Nie, nie zakładaj mi okularów. Muszę palić jak laser. Muszę być jak laser. Bóg przyszedł do mojego życia z laserem. Rozumiesz? On przyszedł z laserem do mojego życia. Pokazał mi kłopotę, która jest na zewnątrz. Pokazał mi, że ja się w tej kłopocie. Pokazał mi jako część kłopoty. Pokazał mi całą kłopotę, powiedział, że jesteś częścią tej kłopoty. Rozumiesz? Pokazał mi grzech. A powiedział, że jesteś częścią tego grzechu. Ty jesteś częścią tego właśnie, tego systemu. Ale ja jestem Chrystus. Do mnie przyszedł Chrystus. W 2001 roku przyszedł do mnie Chrystus.